Na start możemy sobie zobaczyć te najlepsze momenty z tego, jak to się nazywa? Fama MMA, jak już sam. A, już sam! Godzinę temu dodał. Seb A. Spartiatics! Coś się działo? W ogóle oglądaliście to w MMA konferencję? Coś się działo fajnego czy nie? A, bonus kozak. Nie cringe? Dymy? Podzielone zdania, możemy włączyć. Nowa reklama, już nie ma czat. Już nie ma. Ruletki w CSGO, już nie ma keydrop.pl. Oskabujemy cię razem z twoim starym. Ale pokczam, nowe. Zakazany długopis.pl. IP się odbiło w lampie? Luis IP tam! Dać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Nowatorski pomysł. Że aż na YouTube trzeba zareklamować. A. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Ale czemu tylko ty? Jak to? To się zakłada jakieś soczewki, przez które widać tylko tę ściągę, czy nie? Wyobraź sobie, że siedzisz z tym długopisem zapieprzonym na lekcji. Żeby zobaczyć takie małe literki, to nie robisz tak. O, co pan robi? Tylko długopis oglądam. Nie, to tak robisz. W dupę Mieszko first! 9 w dupę 6-6! Co tu jest? Wiesz co chodzi? Wiesz, że tak robisz, a nie tak? No takie literki małe są! Co ty w dupę? No po co oni takie gówno reklamują non-stop? No Boże, no! Tylko ty widzisz te napisy, jeszcze powie mi chłop. Jakby nie mógł nauczyciel podejść, palmy ten długopis! Janek! Palmy ten długopis! Śmieszne. Nie wiem po co ci wszyscy ludzie reklamują takie gówno. Gówno się lepiej sprzedaje, XD. Zakazany długopis jeszcze. Kask dali bokserowi. Może się przydać, słuchajcie, może się przydać. Jak wygląda w tym kasku? Nie, spokojnie, Monika. A to dobrze pamiętam. Ej! Co się stało? Co było? Dobra, wyprowadź ja może nie tylko, a może nie tylko... Co się tam stało? Głupoty. Ej! Ty, nie było widać. Ktoś mu lepę zapieprzył? A, butelką ktoś w niego rzucił, tą dużą? Ja cię panu, proszę. Oje, ciszej! Siadaj ciszej! Kas już koniec! Teraz świro... Kurde, jak się Wojtek odpalił. Meduza butelką! Nie no, jakby meduza butelką rzucał, to by go zabił, chłopie. Przecież by w niego rzucił szklaną. Koniec, już siadaj. Siadaj. Wiemy, z kim się będzie Don Ksajo przez KBU na następnym streamie. W dupę, streamie. Fejmy ma następnym. Casio. Bo do tanga trzeba dwojga. Ale trzeba, okay, mieć mocne czoło do tego MMA, ja pieprzę. Właśnie pobiliśmy rekord Polski ponownie. Ile widzów było? Aktualnie 202 174. 202 koła, Boże, jak mu reklamy puścił. O Jezu. Mi się miesiąc nie odpalał. A, dwa miesiące. Nie, ja wątpię, że wygra Palasite, ale no, może będzie dobra walka. A czym ty mówisz? A, że jakiś sam przegra? Ale on nie przegra, no wątpię w to bardzo. Znaczy, no jest szansa, zawsze, ale... To tak jak jest szansa na wygranie 1 000 000 złotych w slotsach, no. Jest szansa, ale... Co to jest w dupę za Inspektor Gadżet? Ty, co ona założyła na tę konferencję w dupę? Ze śledztwa przyszło prosto na konferencję. W dupę, dalej! Ręce Gadżeta i Godlewską za łeb. Co to w dupę jest? Ty nienormalna jest? Ale zasięg, który generuje ta walka. Wiesz co, nie dziwi mnie to w ogóle. Nie dziwi cię to, ale nie. Pytam, czy cię cieszy. Wiesz co, też nie wiem, no. A jak może cię to nie cieszyć, jak tyle siana zgarnie dzięki temu za tą walkę? Co, ona jest nienormalna? Chyba, że ona się zgodziła na 10 000 złotych za tą walkę, no to ja się nie dziwię, że pewnie jest wkurzona jeszcze. To jest dla ciebie normalne, to jest... Tak, dokładnie tak. Straciłem prawie 40 kg. W 5 miesięcy 40 kg to jest w luj niezdrowe. Ja widziałem, jak ludzie robią takie coś, na YouTubie nawet, że robią, że chłop jest taki bardzo umięśniony, robi się gruby i potem chudnie w ileś tam czasu i to bardzo długo trwa wszystko.
żeby to wyszło dobrze. No to tyle kilogramów, to potem jak Magical nogę złamie. Tylko, że on chyba nie chla, no to. No jak tak patrzę na mojego oponenta, to masz wydaje rację, mi się... Crazy. Dziękuję bardzo. Jak patrzę na Banusa, to wydaje mi się, że on przez 5 miesięcy to stracił 5 miesięcy. Jak memy. Będą dymy. Marta, w takim razie pytanie, na jakiej płaszczyźnie... Uciął odpowiedź Banusa?! Nie, dobra, żartuję. Weź te nożyczki ze starego obetnij. Nie miałeś... A, nic nie powiedział. A, to sorry, Seba 4. To, ale po streamie, po streamie. Co ci powiedziałam? Zamknij ten łeb! O! Czyli już nie ryj, dobrze. Kto się tam... Jak się tam śmiał, chłop? Czyli już nie ryj, dobrze. W dupę rodeo. Czekaj, czekaj! Wszyscy lubią pełną! Daj dokończyć. Wszyscy lubią. Zamknij Wszyscy wiedzą. Czekaj! Wszyscy lubią pełną! Daj dokończyć. Wszyscy lubią. Zamknij Wszyscy wiedzą. Nie, to jest kaszanka. Więc masz łap kaszankę. A, kaszankę. Kaszankę. I teraz zamknij ryj i kaszanka do buzi. Nie tym. Dostałaś jajem, głupia szmato! Ty z krzesłem rzuca. A, nie. Dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o spokój! Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że Linkiewicz krzyczy, ciągniesz pałę. No, każdy mógł to powiedzieć, ale że ona to krzyczy, to jest najbardziej śmieszne. Więc chciałam zatkać jej tym razem ryj. Więc kaszanka do ryja i ciągnij pałę. Ja nie mogę tego słuchać. Słuchaj, nie pleń się tak, bo jeszcze spęka ci się odbija z imprezy. Ja pierdzielę. Co tu się w dupę dzieje? O Boże. Sam zamknij p***e do jak się odnosi do mojej koleżanki. Ci w łeb. Dobra, ryj. Ryj! Ryj! Weźcie go stąd! Wyjdź go! Dobra! Ryj! Drodzy Państwo, czy jednak nie? Czy jednak patologia będzie wchodzić mi w słowo? Prosimy publiczność o patologia będzie wchodzić w słowo! No nie! Oni, jak ona to mówi, to jest dlatego śmieszne, rozumiesz? Patologia będzie wchodzić w słowo. O! Dymy! Tak, Banus, zapraszam cię, bo nie jestem pewien, czy złoty wam wjechał tutaj. Taczka wytrzyma 130 kg marchewek, dlatego może... chciałbym przeprowadzić tutaj mały test. Pęknie to? Sportowe, jak, w jakim stopniu związane z show? Nie. A on go podniesie? Ale... Po co? Ewentualnie powalczy. Coś. Słucham? Ty na 130 kilo podniósł tą taczką. Nie, nie, nie. Mówiłeś o zgoleniu brody. Kółko, patrz. O, w dupę! Czwarta gęstość. To kółko. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynka, ale to... O! Już po walce. Bogdan, jak to szarpnął lekko! Jezu, ile ten chłop ma siły! Ty ten złotówa to ledwo podniósł! Boxzel na strzała ma każdego zawodnika na gali. Ale wydaje mi się, że może być najsilniejszy ze wszystkich tam, ale to nie znaczy, że może być najlepszy w walce. Zobaczmy jeszcze tylko walki, kto walczy. Przemyślmy tylko jeszcze, kto może wygrać. Wiecie, wy mi podpowiecie, ja wyłożę siano. Isamu i Palasite. Isamu? Według mnie też Isamu. Ale Isamu w Lui trenował, nie? Ja nie wiem, ale... Nie patrząc na żadne znajomości, kogo bardziej lubisz, no to mimo wszystko chyba Isamu wygra. Jak on ma w Lui doświadczenia w treningach różnych, zapasy trenował w dupę i tak dalej. Poza tym widziałem tego sparingi, już tak napieprzy, że to Lui. Konkretnie. Ja się no to tylko sparingi, ale... Ty, ale to jest ciekawa walka, tylko że w sumie... Ten Malczyński, on jest dużo wyższy, nie? Od tamtego chłopa. Ty w dupę 12 centymetrów różnicy. Ja nie wiem ile to jest 12. Ja wiem ile. Jak na przykład byłaby różnica między nimi na przykład 32 centymetry, to wiedziałbym. Od razu bym wiedział ile to jest. Ale 12 centymetrów to jest dla mnie abstrakcja. Nie wiem ile to jest naprawdę. Tylko z tego co ja kojarzę, to ten Ferrari może wygrać tą walkę mimo wszystko, bo on... Jak widziałem tam jego poprzednią walkę, on taki strasznie agresywny był w tej klatce. On się tak wpieprza, jak taki czołg.
Więc w tej walce i tak będzie musiał się wpieprzyć all in, bo nie będzie miał zasięgu rąk. No, kliknie Erkę Sajona i go zabije. Wydaje mi się, że tutaj ten Ferrari ma duże szanse na wygraną, ale nie wiem, kto wygra. Duże szanse ma według mnie, bo w poprzedniej walce on naprawdę ofensywnie się wpieprzył, więc jak ludzie gadają, że on wygra Malczyński, bo ma wzrost, no to ten wzrost ma duże znaczenie u zawodników MMA i boksu i tak dalej, ale jak ludzie są doświadczeni w walkach, jak jesteś niedoświadczony, to nie ma aż tak dużego doświadczenia, w dupę, znaczenia. No bo nie wiesz, jak to wykorzystać. Jak się uczysz tego na treningach, wiadomo, ale to jest różnica. Kurde, ona jest 20 kilo cięższa? Ta Linkiewicz? Ja pierdzielę, co jest? Ty, ona chyba przez to, co sobie dorobiła, to nie widać tego, że jest o 20 kilo lżejsza, nie? No, wydaje mi się, że Linkiewicz wygra, też mi się tak wydaje. I to nawet nie chodzi o żadne... O, bo jest 20 kilo silniejsza i tak dalej. To nie chodzi o to. Po prostu Linkiewicz to jest taka w dupę z bramy. Taka patusiara. No to ona musi wygrać. Wiesz, co chodzi? Już samo to, że ona jest takim patusem z bramy. Wiesz, co chodzi? O, ty! Ja się szarpię, wiesz, co chodzi? Nie ma znaczenia ta przewaga fizyczna u tych ludzi. Oni nie są doświadczeni. Była walka tego wiewióra z chłopem, co ważył 60 kilo więcej. I ten wiewiór prawie wygrał, co lżejsze 60 kilo, prawie wygrał walkę. Dlatego przewaga fizyczna u ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia, nie ma znaczenia. No to, że 20 kilo, to nie ma znaczenia. Tutaj prawdopodobnie wygra Taksi Złotowa. Ten chłop coś tam jakieś karate trenował, tak? Czy Filipka znam, bo jest w Lui popularny, ale tej ryby, tego ryby, to nie. O, Ksajo przez K i Polak. Kurde, ale zobaczcie, tu jest różnica, 15 cm, 10 kilo. Tylko no tak jak mówię, oni w ogóle nie mają doświadczenia, nie wiedzą, jak to wykorzystać, wiesz, co chodzi. Krycha, znowu ryba? Nie, ruby. Chłop jak Diz wygląda, nieważne, co ja gadam. On wcześniej wygrał walkę jakąś, ten. A, to jest dopiero waga ciężka. No to będzie, to jest tak zwana walka do pierwszej buły. Który pierwszy bułę zapieprzy drugiemu i go zabije, to wygra, wiesz, co chodzi. Chyba że ani ten nie trafi buły, ani ten. To wtedy się zmęczą i będzie człapanka w dupę do końca drugiej rundy i nic nie będzie się działo. Double knockout jeszcze może być. A tu wygra... Kurde, nie wiem, w dupę, ty. Bo ten wiewiór się bardzo dobrze pokazał na tamtej walce, nie? Tylko że tym razem walczy z bardziej równym przeciwnikiem niż wtedy. Bo wtedy nie walczył z równym przeciwnikiem. Tamten w ogóle był średni, ale był ciężki. Tutaj może być równo. Serius będzie? Ja pierdziele, ja chyba się przejdę na to jednak. O kurde. Ty loża się... A, bo to jest jeszcze co innego. Ja myślałem, że ten chłop z dla pieniędzy będzie z Ksajo i Parisem. Ale wybeczka była. Nie wiem, kto to jest ten... Ja pierdziele, to jest ten chłop od Freeza. Palasajda nie wzięli do studia FMMA, to mogli... Już mogli tego Freeza wziąć, więc chociaż zasięgi by zrobił. Kurde, Bagieta Michael będzie? On się miał lać! Czemu się nie bije? Dziadek Dominika. Fame. Kiedy dziadek się napieprza? W ogóle nazwali go Dziadek Dominika. Kiedy on się leje na Fame MMA? Ty, a z kim... Kurde! Dziadek Dominika versus Konanowicz. Albo Major. O kurde, chłopie. Konanowicz bez koszulki by się lał, jakby mu cyce tak latały, żeby cyckami go zabił, tego dziadka. By tak się go obkręcał i go walił cycami, jak w dupę kitą. Taką, wiesz, co chodzi? Jak batem. Chsz, cycami by lał dziad. Nie kojarzy 80% tych ludzi. O, Rafonix. O! Czemu go nie podpisali stary Dominika? Jak już był dziadek Dominika, to czemu nie stary? Czy to nie jest on? Tony Polak, to brzmi jak jakiś mafiozo. I wygląda jak mafiozo. Fajny chłop. Dobra, grajmy w Dark Souls, nie? Pogadaliśmy. Pogadane było, to można tego, nie? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.